Witam, witam i o produkty z soczystej półki pytam. Dzisiaj nie będziemy omawiać każdego z naszych produktów pod tytułem batony, desery, jedzonko, tylko opowiem o nich ogólnie. Mamy trzy rodzaje, i tak naprawdę jeden nazywa się laskowiec w kakao. Jest to całkiem y, przypadkowa zbieżność: laskowiec, czyli mamy orzech laskowy. To, że moja wieś rodzinna nazywa się laskowiec, zupełnie totalna zbieżność. Najważniejsze, że wszystkie produkty w środku, w tym batonie, są produktami naturalnymi. I mamy tutaj dużo orzecha laskowego, mamy tutaj dużo kakao. Kakao, uwaga, które robi się przez nas. W naszych maszynach na podstawie naszego ziarna kakaowca, czyli najczystszego produktu z możliwych. Mamy kolejny produkt, i tutaj już tak troszeczkę idziemy w tematy lekarskie, w temat nerka w kokosie. Nie ma to nic wspólnego z nerkami, z nadnerczami, aczkolwiek, skoro nerka, no to mamy tutaj tak zwany orzech. Nerkowca. I on jest naszym składnikiem, ale mamy również kokos. Ekologiczny kokos, i to jest bardzo ważne. Przy okazji zwróćcie uwagę, że wszystkie trzy batony, o których dzisiaj wam mówię, są po pierwsze wegańskie, po drugie w 100% naturalne i bez żadnego absolutnie dodatku cukru. Elementem, który tutaj słodzi, powiem na końcu, co jest. Trzeci baton nazywa się Soczysty Ziemny. Orzech ziemny. Orzech ziemny, który nie do końca znowu też jest orzechem, ale przy okazji ma bardzo zły pijar. Uwaga, dlaczego on ma zły pijar? Ponieważ orzechy ziemne są hodowane w wróć. Są uprawiane. Na sposób jakby przemysłowy. Dlatego to, co my kupujemy, zwróćcie uwagę, że po pierwsze jest w odpowiedniej ziemi, z odpowiednią ilością nawożenia, po drugie, ogromne ilości chemii są na to nakładane, szczególnie antygrzybicznej i antypleśniowej, żeby to do nas przypłynęło. I teraz, jeżeli my to jemy, a jeszcze dodatkowo pamiętamy o takich różnych dziadostwach do smarowania, Typu na przykład masło orzechowe. Słuchajcie, jeżeli sami zrobicie z dobrej jakości orzecha, e, umówiliśmy, że to nie jest orzech, ale tak to nazwijmy, z orzecha ziemnego, jeżeli zrobicie dużą, wspaniałą porcję masła orzechowego, ale będzie tam głównie sam orzech i jakieś inne współtowarzyszki doli i niedoli, i nie będzie tam chemii konserwantów siary, to ja Wam gwarantuję, że to też zjedzone raz w tygodniu żadnych problemów w Waszym organizmie nie będzie powodować. Natomiast jak my to jemy i co jemy, i zobaczcie, jak bardzo często orzech jest tym, co ma przyciągnąć, a tam przypadkiem albo i nie zobaczymy w składzie utwardzone tłuszcze. Utwardzone tłuszcze e, olej palmowy. Który jest jednym z najzdrowszych Ever na świecie, ma ten problem, że jest dość tani w przemyśle, i jeżeli teraz go potraktujemy chemią, te wiązania się zmienią i będzie to już utwardzone, wtedy oczywiście nasze zdrowie będzie degradować. Ale dlaczego ja Wam mówię o tych trzech batonach? Ponieważ bardzo często zadajecie pytania. A jak mam sobie coś zabrać, jak idę na długi spacer, a idę w góry? Zwróćcie uwagę, mamy tutaj wielkie nazwiska: mamy panią chodakowską, mamy panią lewandowską, mamy ich batony, mamy jeszcze innych sportowców, którzy coś polecają. Natomiast zawsze zwróćcie uwagę na to, z czego to się składa. I rzecz jest bardzo prosta. Może czasami trzeba wziąć okulary, żeby przeczytać skład. Ale jeżeli ja tutaj widzę czysty skład, nie ma żadnych uszlachetniaczy, to wiem, że to jest super wspaniałe. I dlaczego one mają dla przykładu termin przydatności 9 miesięcy? Zbigniew, ty mówisz o tym, że wszystko musi mieć krótki termin przydatności. Słuchajcie, konserwantem w tych naszych przekąskach, bo tak to będę nazywał, albo w drugich śniadaniach, jest. Cukier, ale nie cukier z buraków, nie cukier z trzciny, ale cukier, który znajduje się w daktylach. Daktyle. To jest coś, co powoduje, że jesteśmy w stanie dość łatwo i prosto nasycić się pod kątem słodyczy. Jak wasz organizm krzyczy, chcę słodkiego, chcę słodkiego, to nie musisz pójść po kolejną babeczkę albo nadmuchaną, słuchajcie, kajzereczkę ze słodką posypką, tylko trzymaj sobie paczuszkę daktyli i zjedzone trzy daktyle w odpowiedni sposób... W odpowiedni sposób, czyli jeden daktyl zjadamy w dwie minuty albo i w trzy, powodują, że my już słodyczy mamy mnóstwo, i organizm mówi: Daj spokój, zbigniew, ja już nie chcę słodyczy. Tak samo jest właśnie w tych naszych przekąskach. Uwaga! Jedna prawidłowo zjedzona przekąska, jaki smak to sobie wypróbujcie, powoduje, że nie chce Wam się jeść nawet przez okres 2-3 godzin, a energia błyskawicznie Wam wraca, jak jeść prawidłowo taką przekąskę? Chwytamy sobie ząbkami małą przegryzkę, powiedzmy, jeżeli on ma tutaj centymetrów 10 albo 12 długości, to ja chciałbym tych hapsów mieć 12 albo 15 i jeden taki hapsik gryzę 30-50 razy, a później jeszcze bawię się nim w buzi tak jakbyście chcieli troszkę płukać jamę ustną i dopiero jeżeli mam to w pełni płynne, połykam. Dzięki temu mózg dostanie informację najadłeś się. My dostaniemy porcję tych cennych węglowodanów, ale uwaga, w małej ilości, wraz z orzechami, wraz z błonnikiem czyli można by to nazwać pełnowartościowym posiłkiem. I jeżeli teraz taką przekąskę dacie dziecku do szkoły, to po pierwsze, dziecko nie ma żadnego obciachu. Zauważcie, jak to jest, jeżeli mój syn bardzo mocno z tego powodu cierpi, że dostaje specjalne jedzenie do przedszkola i dzieci go wyśmiewają, no bo on ma jabłuszko, bo on ma gruszkę. Bardzo trudno dziecku sześcioletniemu, nawet jeżeli my o tym rozmawiamy, przekonać go, że rozwieśnicy nie mają racji, śmieją się z ciebie. Jeżeli teraz to dziecko weźmie taki baton, Kolorowe opakowanie powoduje, że inne dziecko nie zwraca uwagi na to, co je wiktorek. Tylko wow, on je batona! Więc mamy coś, co nie robi dziecku obciachu, mamy coś, co jest słodkie, i mamy coś, co dodatkowo daje pełne spektrum witamin. Zwróćcie też uwagę, że nasze przekąski są w pełni ROU. Czyli są surowe, nie są gotowane, wszystkie orzechy, bakalie, które tu są używane, czy daktyle, są moczone, następnie idą do maszyny, która to gniecie przy wolnych obrotach i wysuwa pod dużym ciśnieniem. Nie ma żadnego suszenia, absolutnie nic. Wielkie ciśnienie powoduje, że nasz daktyl jest tym spoiwem. Tą zaprawą mularską, która sobie łączy w sobie te różne inne bakalie, i dzięki temu mamy coś, co wygląda, że jest sztywne, co wygląda atrakcyjnie w postaci atrakcyjnej szaty graficznej na zewnątrz, co jest ważne w folii nie było bisfenolu. I dlatego jest to coś bardzo, bardzo ważnego, i jest to produkt, który słuchajcie, dotujemy. Przy tych cenach, jakie w tej chwili są, to, że wy go kupujecie poniżej 5 zł. Powoduje, że my czasami na którymś batonie mamy 20 groszy marży, na którymś mamy 30, a na jednym nie mamy w ogóle. Domyślcie się na którym. Dlatego, oczywiście, ja Was zachęcam, żebyście zaczynali od tego, na którym zarabiamy. Czyli słuchajcie, zjadamy soczystego ziemnego. A całkiem poważnie, zjadajcie to, na co macie ochotę, ale zjadajcie to w bardzo wolny sposób, żeby się nasycić. Zjedzenie takiej przekąski pod tytułem Biorę dwa kęsy. Haps, haps, haps. To powoduje, że nawet jak zjecie pięć, to wcale nie będziecie czuli się lepiej. Organizm będzie musiał bardzo cierpieć z tego powodu, żeby z tym cukrem sobie poradzić, bo on jednak do tego żołądka się dostanie, on do tych jelit się dostanie. My mamy sobie zjeść taką przekąskę w ilości maksymalnie jednego, dwóch albo nawet pięciu, jak wchodzę sobie na przykład na rysy, proszę bardzo, mam energetyczny baton jak najbardziej. Ale zdrowy, ale row, dlatego polecam Wam, co do smaku, nie dyskutuję, nie polecam, wypróbujcie. Piszcie w komentarzach, który Wam najbardziej smakuje, i starajcie się również samodzielnie bakalie przygotowywać, jeżeli zobaczycie, że macie tam w opakowaniach już jakąś resztkę i nie jest to zbyt atrakcyjne smakowo, ponieważ już jest takie suche, wysuszone, to wtedy namoczymy, przepuścimy przez wyciskarkę z odpowiednią sitą sitem albo przez maszynkę do mielenia mięsa. Po namoczeniu dodajemy do szejków i okazuje się, że te orzechy bakali nabierają drugiego życia. Trzymajcie się kochani, życzę wam smacznego i chciałbym, żebyście przy najbliższym zdobywaniu polskich szczytów, czy to będzie Łysa Góra, czy to będzie Babia Góra, a może Barania, a może Śnieżka, mieliście, żebyście mieli przy sobie nasze zdrowe przekąski i zobaczycie, jak energii można dostać. Trzymajcie się, hejka.